Cześćko i czołem, witajcie z tej strony komandosik.pl. Witam i zapraszam was na, można powiedzieć, nie pack opening, bo to pack openingiem nazwać nie można. No bo nie będę otwierał jedną paczkę, może na końcu otworzę jeszcze jedną, jak mi starczy końców, tak można powiedzieć. Starczy końców. No i cóż, zobaczmy, tak wygląda drużyna Team of the Season Ligi Bundesligi, Ligi Niemieckiej. To mnie trochę zadziwiło, że Arjen Robben ma słabszej nogi jedynie dwie gwiazdki. No kurczę, jak to możliwe, że grać z takim potencjałem ma tylko dwie gwiazdki. Tutaj Mandzukic ma trzy gwiazdki, Sztuczek trzy gwiazdki słabszej nogi, ale zadziwiło mnie Robben. Jeszcze raz zobaczyłem Marco Reus cztery gwiazdki, Sztuczek nogi słabszej, cztery gwiazdy Sztuczek. No i tak zobaczyłem, na początek chciałem wam pokazać ogólnie, jak ta drużyna Team of the Season się sprawuje. Powiem szczerze, że drużyna tygodnia również nie jest wcale aż taka słaba, bodajże w tej drużynie jest, nie wiem, chyba nadal Mario Götze w informie. Tutaj tego Mario Götze się nie znalazł w drużynie roku, no nie miał takiego sezonu mega dobrego, jednak po przyjściu do Bayernu troszeczkę przygasł. Mam nadzieję, że tak nie będzie z Robertem Lewandowskim, no bo wiadomo, Bayern Monachium jednak to jest klub bardzo wymagający od zawodników. No, muszę mieć naprawdę dużo umiejętności, żeby tam dać radę. No i cóż, otwieramy paczkę za 100 tysięcy końców, naprawdę jestem mega podekscytowany. No a zobaczmy, co w tej paczce będzie. A w paczce mamy... Diego Costa. No jak to zobaczyłem, no myślałem, no nie wiem, no... Diego Costa mamy w paczce. No proszę, jej, no 100 tysięcy końców wydałem, żeby dostać zawodnika wartego 6-7 tysięcy, no. Jezu, ci zawodnicy poniżej praktycznie 80 overalla wszyscy są. No i niestety są to tacy zawodnicy albo z takich lig pobocznych, albo po prostu wolni, albo obrońcy, no po prostu tacy gracze są nic nie warci. Oni się nadają jedynie na Quicksand, tak jak zrobiłem za Biad Team, tak samo Thierry Aury wyślemy chyba do klubu, no i tak go wysłałem. Tej Klose też wyślę go do klubu, chociaż grałem i powiem szczerze, że Mario Gomez mi się lepiej grał. Tutaj Samuel, fakt, że ma dużo defensywy, no ale dribbling, tempo, nie nadaje się, on no nie dogoni takiego zawodnika takiego skrzydłowego, który naprawdę ma dużą szybkość. Chyba bym zagrał z nim 4-1-2-1-2, no to wtedy z tą formacją bym może dał radę. Tutaj może sprawdźmy, bo tak to na przykład 3-5-2, no taki obrońca na bok to na pewno się nadaje, no wiadomo, każdy będzie tam uciekał po boku i zrzutek będzie tam strzelał bramki. No dobra, okej, bardzo was przepraszam, chciałem coś zrobić drobne cięcie, gdyż miałem problemy techniczne, tak to można nazwać. No ale cóż, zajmujemy się kolejnymi piłkarzami. Widzicie, wziąłem tutaj sobie tego Hiszpana do klubu, jest on coś warty, Martina Schcera tak samo. Tego sprzedaję, Elię biorę oczywiście do składu, tutaj tego Marina chciałem wypróbować. Tutaj jest Oscar Cardozo, pamiętam kiedyś, jeszcze bardzo, naprawdę bardzo dawno temu, oglądałem również piłkę nożną, no i Oscar Cardozo naprawdę był bardzo dobry. Ma 85 strzałów, ale jak widzicie 52 tempo, to na pewno napastnika już po prostu swoje najlepsze lata gry, wiadomo, ma za sobą, już nie ma co się dziwić. Ma jednak już ponad 30 lat. No i widzimy tak, Bernard do klubu, tutaj Fabio sobie chyba wystawimy na aukcję. No ja go nie będę testował, mam Gipsa na lewej obronie, dlatego Fabio za 600 monet, licytacja, wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie. No i tak, Mark Gonzalez, tutaj widzicie, żadnej dobrej ligi on nie jest, ale zostawię go w klubie. Tutaj Biabiani, bardzo dobre tempo, fajny dribbling, no i ogólnie Francuz naprawdę bardzo szybki. No i tutaj nasz najlepszy zawodnik, duplikat w moim zespole, Diego Costa, teraz jest może warty z 5 tysięcy, ja go zostawię, sprzedam go za 7, naprawdę fajnie mi się tym napastnikiem gra, fajne ma strzały, naprawdę wszystko ma ponad 80, czyli naprawdę pozytywnie. Tutaj zostawimy sobie, sprzedamy może tego Luisa Gustavo, on nie jest zbytnio warty, jeszcze do tego w klubie nie mam miejsca dla niego, bo jest duplikatem. No i tak, zostało nam 6 tysięcy, odzyskaliśmy tylko z tych 100 tysięcy, no ale cóż, postanowiłem zrobić tutaj dla was taki, można powiedzieć, bonus w cudzysłowie, gdyż sprzedamy sobie takiego Miroslava Klose, bo
pomyślałem, kurde, i tak mam teraz, robię sobie teraz skład z Ligi Włoskiej, no i mówię, dobra, potrzebuję jakiegoś napastnika. No i tak się zastanawiałem, mam Mario Balotelliego, mam również Wiktora Ibarra, bo chyba zostawię tam dwójkę napastników, Klose bardziej na główki pasuje, chociaż i tak wiadomo, z tych główek czasami umie przestrzelić. No i co? Snydera, podróbkę Snydera, Wesley'ego Snydera tutaj sprzedamy tego zawodnika, no bo on i tak za 200 końców to najwięcej pójdzie, nie jest on jakąś gwiazdą, jeśli chodzi o statystyki również i overall. Widzicie, taka ciekawostka, mam na bramce Viviano, takiego Włocha, ale to z Arsenalu, ale to naprawdę nie sugerujcie się tym, bo to nie bierzcie tego bramkarza, tak wam powiem, nie spełnią dla mnie tego, co po prostu chciałem, żeby grał, po prostu miałem go w klubie, trafiłem go w darmowej paczce, no i było tak, że nie chciałem tracić końców, no i dlatego go sobie zostawiłem, ale tak poza tym, no to raczej go niezbyt polecam, bo takie po prostu za przeproszeniem szmaty wpuszcza, no że można się przerazić. No i dobra, taka bonusowa paczka za 7,5 tysiąca, z tego względu, że z tej za 100 tysięcy nie trafiliśmy. A co będzie w tej paczce za 7,5 tysiąca, może coś lepszego? Co mamy w paczce? Jones. No naprawdę, no ten zawodnik nadaje się do sprzedania za 500 końców maksymalnie, albo po prostu do wyrzucenia na Quicksand. No niestety, no słaby traf, naprawdę nie wyróżnia się on niczym wysokim, może jedynie, że ma dość wysokie w obronie, bo miał tam chyba 76 i 79 główek i główek i obrony, no ale cóż, no taki zawodnik z takim niskim dribblingiem nie jest on raczej dobry na atak. No i cóż, mam nadzieję, że się nie zdenerwowaliście, że w paczce za 100 tysięcy nic nie trafiłem, naprawdę wydałem 100 tysięcy i odzyskałem praktycznie z tego nic. No cóż, raz ma się szczęście, raz ma się pecha, no ja niestety w dzisiejszym filmie miałem pecha, ale mam nadzieję, że w następnych paczkach będzie coś lepszego. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!